wydaje mi się, że powinniśmy iść tam. Ale nie mam pewności. Oj, oj, zaczynają się trudności i przykrości. O, idziemy tam. Tam jest targ. Pokażemy targ. I z targu myślę, że wiem, jak dojść do naszego miejsca przeznaczenia. A dzisiejszy odcinek będzie trochę inny, ponieważ nie pokażemy wam ani jednego uczestnika procesji. No, chyba że jakiś zabłądził po wieczornych marszach. No ale ja nie mam na to wpływu, więc to nie będzie moja wina. Plan jest taki, żeby nikogo nie było tam. Śniadanie je się tutaj churros z czekoladą, ale to nie dla nas, słuchajcie, to nie dla nas. My idziemy na postne smakołyki. Tradycyjną przekąską dla Wielkiego Postu w Malazy jest torihas. Wygląda to tak. I zupełnie nie wygląda na potrawę postną, ponieważ ucieka cukrem, miodem i na pewno jest bardzo, bardzo kaloryczne. Jest to chleb maczany w jajku i cukrze i później smażony, a po usmażeniu jeszcze raz obtaczany w cukrze lub miodzie. Teraz spróbujemy, jak to smakuje. Zastanawiać, dlaczego jest to potrawa postna, skoro zupełnie tak nie wygląda. Zwyczajowo podczas postu nie jada się mięsa, jedynie ryby. Tutaj akurat nie ma z tym problemu, ponieważ Malaga to jest miasto portowe. Jednak ci wszyscy panowie, którzy dźwigają te trony, musieli mieć energię na to, żeby podążać ulicami miasta przez 12 godzin. I właśnie taka bomba kaloryczna, bomba cukrowa miała im tę energię zapewnić. Powiedziałby, że nie można tylko chodzić przez 12 godzin, trzeba też czasami coś zjeść. Dlatego dzisiaj pójdziemy do miejsca, które każda osoba przyjeżdżająca na Semana Santa do Malagi powinna odwiedzić. Jest to tawerna założona przez Bractwo Kupców i jest tutaj zgromadzony ogrom pamiątek Semana Santa. Najwięcej jest tutaj plakatów. Rokrocznie powstaje ich ponad 50. Jest jeden główny, projektowany przez artystę związanego z Malagą. Oprócz tego powstaje plakat na każdy dzień tygodnia, a także każde z Bractw
tworzy swój plakat. Oprócz tego jest tu wiele takich ciekawostek, jak na przykład medal członków bractwa, rodzaj takiej odznaki, którą noszą czynni członkowie bractw na szyjach, szczególnie podczas procesji. Pod sufitem zawieszone są kliki różnych bractw. Oprócz tego są nawet jakieś stare instrumenty muzyczne, szkaplerz na ścianie. Tutaj za zdjęciami powtykane są obrazki święte. Jest ich bardzo dużo, ponieważ ludzie je po prostu kolekcjonują. Każdego roku zbierają nowe obrazki i już podczas tych procesji widziałam kilka pań, które gdzieś tam między sobą wymieniały się obrazkami, które udało im się dostać. Dużą ciekawostką jest też na przykład ta moskowa kula. Dzieci tutaj mają rodzaj tradycji lub zabawy, że trzymają takie kule w ręce i gdy procesje stoją, podchodzą do Nazarenios, a ci kapią im ze świec woskiem na te kule, przez co one stają się z każdym pochodem troszkę większe i troszkę większe. Chyba najbardziej znanym Malagenio, który rokrocznie uczestniczy w procesjach Semana Santa, jest Antonio Banderas. I fotografowie oraz operatorzy prześcigają się w tym, który lepiej uchwyci aktora podczas procesji. Normalnie bym przeszła, ale stoi za mną pan policjant. Hello.